Jak sami widzicie, nie mam ze sobą ani torby sportowej, ani specjalistycznego sprzętu, a mimo tego mam zamiar uprawiać sport i świetnie się przy tym bawić. Korzenie tej dyscypliny sięgają XVIII wieku, kiedy uprawiała ją arystokracja dworska, grając pod gołym niebem i uderzali drewniane kule krzywymi kijami. Mało kto wie, że obecnie Polacy wielokrotnie zdobywali tytuły mistrzów świata i Europy w tej dyscyplinie. Czy wiecie, o czym mowa? Lata ewolucji sprawiły, że dyscyplina ta dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. A mowa oczywiście o bilardzie. Do tego, żeby zagrać w bilard, potrzebny mi będzie stół bilardowy. Takowy składa się z płyty kamiennej otoczonej gumowymi bandami. To wszystko wyścielone jest suknem, które może być w różnym kolorze. Ponadto w stole znajduje się 6 otworów, które nazywamy łuzami i to właśnie do nich będziemy wbijać bile. Co ciekawe, taki stół bilardowy waży 0,5 tony, czyli tyle co 4 Mariuszy Pudzianowskich lub 12 modelek. Potrzebuję również zestawu bil, kij bilardowy oraz kreda. Ale do tego, żeby Was jeszcze lepiej wprowadzić w świat bilardu, przydałby się ktoś, kto ogarnia go lepiej niż ja. Dzisiaj pokażemy Wam, jak prawidłowo grać w bilard i obalimy kilka mitów. Zacznijmy od postawy. W pierwszej kolejności ustawiamy nogi na szerokość barku. Lewa noga delikatnie z przodu, lekko ugięta. Kładziemy lewą dłoń na stole. Palce szeroko, dołączamy kciuka do palca wskazującego i podnosimy środek dłoni do góry. Kładziemy teraz kija pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. I teraz uwaga, pochylamy się całkowicie do kija. Całkowicie, czyli do tego stopnia, że nasza broda powinna dotykać kija. I teraz, nasza prawa ręka z tyłu. Jedyną ruchomą częścią tak naprawdę jest przedramię prawej ręki. Reszta jest nieruchoma. Delikatnie trzymamy kija, nie zaciskamy go z tyłu i będziemy go przesuwać do przodu i do tyłu. Ważne jest to, żeby znajdował się on w takiej pozycji, że w momencie, kiedy kapka, czyli ta górna, skórzana część kija dotyka białej, z tyłu powinniśmy mieć kąt prosty. Pamiętajcie, że w postawie najważniejsze jest to, żeby podczas wyprowadzania kija nie uciekał on nam ani prawo-lewo, ani góra-dół. Samo uderzenie jest to tylko i wyłącznie wyprowadzenie naszego kija do przodu. Pamiętajmy o tym, żeby przed, jak i w trakcie, nasza postawa została niezmienna. No i właśnie, żeby takie sytuacje nam się nie powtarzały, koniecznie musimy przed każdym uderzeniem smarować kija kredą. Ale w ten sposób, a nie w ten. Dzięki temu zwiększamy powierzchnię trącą i na pewno więcej biała nam nie zejdzie z kija. Znamy już prawidłową postawę i wiemy, do czego służy kreda. Co za tym idzie, wbicie prostej bili nie sprawi nam większych problemów. Schody pojawiają się wtedy, kiedy pojawia się kąt. Jak zatem mierzyć, żeby wbić 9 do środka? Wszystko rozgrywa się w naszej głowie. Musimy wyobrazić sobie bilę styczną do tej, którą chcemy wbić. W taki sposób, że prosta poprowadzona przez dwie te bile kieruje nam się centralnie do łuzy. Mierzymy centralnie w bilę wyobrażoną, a kiedy ją zabierzemy, wystarczy podmienić miejscami ją z białą. Tak jak wspominałem, tyczy się to wszystkich bil. Bila przy bandzie, biała tam. Wyobrażam sobie bilę i prosta przechodząca przez nie prowadzi wprost do łuzy. Zobaczcie sami. Proste? Tutaj mamy do czynienia z troszkę inną sytuacją, przede wszystkim trudniejszą. Jest duży kąt i tą bilę należy ściąć, natomiast sposób mierzenia ciągle się nie zmienia. Wyobrażam sobie bilę styczną w taki sposób, żeby prosta prowadziła centralnie do naszej łuzy i wystarczy odpowiednio dopasować siłę. Magia? Nie. Wystarczy trening. Mamy już podstawy do tego, żeby zacząć grać w bilard. A teraz obalimy kilka popularnych mitów związanych z zasadami gry. Mit numer 1. Nie, nie wyrwałem tego znaczka z drzwi męskiej toalety. Jest to trójkąt. Mit głosi, że czarna bila powinna się znajdować na punkcie centralnym, kiedy go ustawiamy. Nieprawda, to pierwsza bila znajduje się na punkcie centralnym. Czarna znajduje się w środku, natomiast po bokach powinny znajdować się bile różnych kolorów. Reszta nie ma znaczenia. Mit numer 2. Najstarsi górale twierdzą, że każde rozbicie powinno rozpoczynać się od ustawienia bili białej w centralnym punkcie.
Białą podczas rozbicia możemy ustawić w dowolnym miejscu na polu bazy. Numer 3. Największe kasanowy barów mlecznych zawsze twierdziły, że kiedy z rozbicia wpada im połówka, no to mają grać połówki. Bez względu na to, jakie i ile bil wpadnie nam przy rozbiciu, mamy tak zwany nadal stół otwarty. Dopiero pierwsza prawidłowo wbita bila po rozbiciu gwarantuje nam deklarację koloru. 4. Każdy amator bilardowy stwierdzi, że kiedy biała zatrzyma mu się blisko bandy, żeby sobie ułatwić uderzenie, wsadzi sobie tam kija. Kiedy biała zatrzymuje nam się blisko bandy, musimy sobie jakoś z tym radzić. Albo zmieniamy ustawienia ręki, albo wybieramy trudniejszy strzał. Każda ingerencja w białą powoduje faul. Mit numer 5. Mit głosi, że po każdym faulu białą zagrywam z linii pola bazy. Chyba ty. Po każdym faulu białą mamy z ręki, czyli możemy ustawić ją sobie w dowolnym punkcie na całym stole. Wyjątek stanowi jeden przypadek, kiedy biała wpada z rozbicia. Wtedy ustawiamy ją na polu bazy, ale nie możemy zagrać żadnej bili, która znajduje się również na tym polu. 6. Bracia Grimm i Andersen nie wymyślili tylu bajek, ile ludzie wymyślili mitów na temat czarnej bili. Obalimy wszystkie z nich. Pierwszy. Podczas rozbicia wpada czarna. Przegrałeś. Nieprawda. Wcale nie przegrywasz. Po prostu wyciągasz czarną z łzy i umieszczasz ją na punkcie centralnym. Po wbiciu ostatniej swojej bili, czarną musisz zagrać po przekątnej. Kiedy wbijesz wszystkie swoje bile i pozostaje ci tylko czarna, to ty decydujesz, do której łzy chcesz ją wbić. Jest to obojętne, natomiast jeśli zadeklarujesz jedną łzę, a wbijesz do drugiej, przegrywasz. Mam nadzieję, że udało nam się Wam pokazać, że bilard to naprawdę fajny sport i super alternatywa do tego, żeby spędzać czas poza domem w gronie znajomych. Zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górze i przestańcie lecieć w kulki przed komputerem. Cześć! Co ciekawe, taki stół waży pół tony, czyli tyle co 4 Mariuszy Pucianowskich lub 12 modelek. Skitu. Nie wiem, Bartek, nie wiem. No i spoko, mamy to chyba, nie?